Halo, halo. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Dajcie mi znać, jak mnie widać, jak mnie słychać, bo po raz pierwszy korzystam z takiego systemu tutaj, live'owego, facebookowego i nie wiem, czy to działa. Wszystko twierdzi, że działa. Witajcie. Dla tych z Was, które są tutaj po raz pierwszy, to jest live mocy. Live mocy odbywa się co poniedziałek o 10:30, a ja się nazywam Asia Baranowska. Jestem coachem mam na własnych zasadach i edukatorką pozytywnej dyscypliny. I prowadzę kursy Mama bez frustracji i poczucia winy, uwolnij moc, tak jak teraz jesteśmy. O! Proszę, moja dekoracja. Moja pozytywna dyscyplina spadła z hukiem. Ona czasem spada stąd. Tak, widzę, o, jest was teraz więcej, 7. Słuchajcie, piszcie mi coś, bo ja nie wiem, jak to wszystko działa tutaj. Wiecie co, otworzę sobie jeszcze drugie okienko na Facebooku, żebym widziała wasze komentarze, bo ja na razie ich nie widzę. I zastanawiam się, czy to jest wszystko ok, że ja może powinnam je widzieć, czy nie powinnam widzieć. Napiszcie coś mi, żebym wiedziała. O, jest, jest, o, jest, tutaj widzę te komentarze. O, super, no to super, to wszystko już mam. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotykamy. W ogóle bardzo, nie wiem jak wy, ja bardzo lubię te nasze spotkania, bo one dają mi tak dużo energii, kontaktu z wami. I tak naprawdę mam poczucie, że jesteście i że jestem z wami i robimy różne fajne rzeczy razem. Idziemy do przodu, rozwijamy się. O, działa, działa, super, że piszecie. Cześć Martyna, cześć Weronika, Beata, Karolina, Monika. Cześć, cześć. O, jest nas coraz więcej. Bardzo się cieszę. Co u was w ogóle? Zakończył się miesiąc budowania grupy wsparcia w zeszłym tygodniu, w naszym wyzwaniu. Napiszcie mi, bierzecie udział w naszym wyzwaniu, a czy nie bierzecie udziału w wyzwaniu, czy wiecie w ogóle, co to jest, czy mam mówić więcej, czy nie mam mówić. Dajcie mi tutaj znać. No i przechodzimy sobie powolutku do miesiąca kwietnia, do tematu zarządzania własną energią. I tak, jak piszę do Was te maile, piszę maile z materiałami, bo właśnie teraz jestem w trakcie przygotowywania dla Was takiego maila z materiałami. Już go gdzieś tam wkładam w te wszystkie ładne formułki, wklejam linki, żebyście miały wszędzie wejścia do tego, co trzeba. To mi się to naprawdę zaczyna tak bardzo fajnie w głowie układać. O, Krystyna pisze, że bierze, Beata bierze udział. Karolina pyta, jak dołączyć. Słuchaj, w opisie grupy jest link wyzwanie Uwolnij Moc i tam trzeba sobie kliknąć dołączam, wpisać swój adres mailowy i zaczniesz dostawać ode mnie maile raz w miesiącu, może czasem częściej, dotyczące tematu każdego miesiąca. No i to mi się naprawdę tak, słuchajcie dziewczyny, układa w głowie, bo tak, w styczniu miałyśmy temat budowania kontaktu samej ze sobą, no bo od czegoś trzeba zacząć, tak, kim ja w ogóle teraz jestem jako mama i nawet jak jesteś mamą już wiele lat, to czasem jest tak, że te rzeczy jakby, to nie zostało ułożone w głowie i nie zaczęłaś od siebie, bo tak jak dziewczyny piszą niektóre, że staramy się zmieniać świat na zewnątrz, rzucamy się, miotamy się, tam się ma zmienić, tam się ma zmienić, wszystko się ma zmienić, ale nie zastanawiamy się tak naprawdę, czego my potrzebujemy w tym wszystkim, tak? Bo rzeczy nas wkurzają i próbujemy meble przestawiać naokoło, meble, ludzi i zachowania, a nie zastanawiamy się, w jaki sposób my czerpiemy przyjemność życia, frajdę z życia, po to, żeby się bardziej zasilić, żeby to nas nie wkurzało. I dlatego to budowanie kontaktu samej ze sobą jest takie ważne na początek. Sylwia pisze, no kontakt ze sobą jest najważniejszy. Oczywiście, w drugim miesiącu uczyłyśmy się, przypominałyśmy sobie, jak to jest tak naprawdę opiekować się sobą, na czym polega ta samoopieka, prawda? Mówiłyśmy o czterech obszarach. I wiecie co, ja też zawsze jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ta samoopieka działa dalej w waszym życiu. Czy dalej gdzieś o tym pamiętacie z tyłu głowy? Czy to gdzieś uciekło nie wiem, znikło w waszym życiu? Czy macie poczucie, że ten moduł cały czas działa? Bo jakby ja sobie wyobrażam to wyzwanie Uwolnij Moc jako taką kulę śniegową. Zaczynamy od takiego małego punktu w sobie. I od tego miejsca zaczynamy budować na nowo nasz świat, porządkować go, tak? Beata pisze, że częściej zaczęła pisać dziennik. Super. To zawsze pomaga tak wrócić do siebie, prawda? Z powrotem do swoich myśli, do tego, czego my potrzebujemy. Tak? Czyli jesteśmy w sobie tutaj, w takim jakimś ja. Potem
idziemy do samoopieki w czterech obszarach, tak? Czyli troszeczkę szerzej zataczamy ten krąg. Transformująca moc dbania o siebie, zaczynamy uruchamiać tę moc i zaczynamy łączyć i pamiętać o sobie także codziennie, że to jest też dla mnie bardzo ważne, że we wszystkim, co robimy, jest część mnie. To nie jest tak, że podejmujesz jakieś decyzje, decydujesz się, nie wiem, sprzątać mieszkanie, bo inni tego chcą. Jest taka część ciebie, która chce tego, co inni chcą, tak? I warto tą część w sobie zauważyć i uszanować i stwierdzić, okej, dobrze, widzę, zależy ci na tym, żeby inni byli zadowoleni. Tak masz. Tak, to jest ta część ciebie, robisz to, bo to jest dla ciebie ważne, czyli okej, nie zawsze jest dobrze brać za dużo na siebie i to też będzie dotyczyło w tym jakby tematu tego miesiąca. Ale wraca cały czas do tego, okej, ale właściwie jakie ja w tym momencie realizuję swoje potrzeby? Bo w każdym momencie realizujesz swoje potrzeby. W każdym. Jak wydaje się, że nie realizujesz, to realizujesz jakieś inne. I ten kontakt ze sobą i zauważenie tego, w jaki sposób troszczysz się od siebie, jest taką warstwą, która naprawdę daje dużo poczucia takiego bezpieczeństwa i luzu, że okej, ja to robię. Jak nie realizuję swoich celów, to znaczy, że nie wiem, odpoczywam, tak? Tak jak Dolores napisała, że dużo spała w weekend, słabo się czuła i pozwoliła sobie na to. Pozwalajmy sobie na to. I też nie krytykujmy się za to, o Boże, bo Ty taka jesteś, że zawsze wszystko robisz dla wszystkich, a nic dla siebie. No, to jest część Ciebie. Ty jesteś taką osobą, może. Prawda? I kobiety takie są. To jest taka, nie wiem, czy o tym już mówiłam, czy jeszcze nie, ale to jest bardzo ważne dla mnie, teraz to tak do mnie przyszło, że no, działamy w społeczności. Nie możemy się odciąć od wszystkich, powiedzieć nie, teraz wszystko będzie po mojemu, i bo nie będziemy szczęśliwe, jak w tych bajkach, w których nie można dzielić się tym darem, prawda, pieniędzmi. No, Gabrysia pisze, że samoopieka jest naprawdę, naprawdę ważna, ale że też czasem sypie się, pada w gruzy. No i tak to właśnie działa. I to jest takie wahadło, że wracamy do siebie, odsuwamy się od siebie, dbamy bardziej, dbamy mniej, ale coraz jakby te wychylenia są coraz mniejsze i mam wrażenie, że coraz bardziej one idą w kierunku dbania o siebie, tak? Powolutku, coraz bardziej od siebie dbamy i coraz szybciej jesteśmy w stanie zdiagnozować ten moment, ojej, zapomniałam o siebie, ojej, jestem przemęczona, ojej, brakuje mi energii, tak? Czyli pierwsze 3 miesiące, pierwszy kwartał, moim zdaniem dotyczył umiejętności budowania energii w sobie. No i świetnie, umiemy tą energię budować w sobie, prawda? Prawda? W zeszłym miesiącu, cały miesiąc mówiliśmy o grupie wsparcia, czyli to też o tym, jak zdobywać te zasoby, jak się wspierać innymi ludźmi, żeby rzeczywiście mieć więcej zasobów do zarządzania nimi, żeby zwolnić część swoich zasobów, część swojej energii, tak? I nie wiem, wynająć panią do sprzątania, tak? Ja wynajęłam panią do sprzątania częściej w tym momencie na przykład, bo tak potrzebuję i tak mam możliwości po prostu. No i przechodzimy do drugiego kwartału. Nie pamiętam, nie wiem jak to dalej będzie, będzie mi się pewnie to w głowie układało, no ale jesteśmy w takim miesiącu, no dobrze, mamy tej energii nazbieranej, tak? Tu mamy energię, świetnie. To jak teraz my nią tak naprawdę zarządzamy, żeby to służyło nam i naszemu życiu, żeby sprawiało, że może nie tyle czujemy się dobrze, ale że widzimy też te rezultaty, na których nam zależy. I uwaga, rezultaty, cele życiowe, to nie mają być tylko i wyłącznie, nie wiem, cele zawodowe, tak? Rezultaty w życiu to jest to, jak Ty chcesz żyć. Jeśli chcesz mieć mnóstwo wolnego czasu i spędzonego fajnie z frajdą, z rodziną, to jest Twój cel, to jest rezultat. Jeśli chcesz mieć świetną relację z dziećmi i z mężem i śmiać się dużo, to jest rezultat, którego oczekujesz w swoim życiu. I dlatego ja jestem tak mocno skoncentrowana na skuteczności i na rezultatach, bo my potrzebujemy sobie je definiować, to, czego chcemy mieć więcej w swoim życiu, i do tego dążyć, bo wtedy nasze życie staje się bardziej dopasowane do nas, lepsze i tak dalej. Jeśli ja mówię o skuteczności, na przykład w wychowywaniu dzieci, tak, to nie mówię tylko o tym, że rodzic ma osiągnąć swoje cele wychowawcze czy jakieś tam, bo moim celem wychowawczym jest to, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Między innymi, prawda? Chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe, chcę, żeby się czuły dobrze, chcę, żeby były dumne z siebie, żeby czuły się kompetentne, samodzielne, niezależne, prawda? To wszystko też właśnie trwa narzędziownik rodzica i być może dlatego mi się tak teraz o tych celach rodzicielskich ujawniło.
No i to jest skuteczność. Jeśli ja osiągnę mój cel, że ja będę szczęśliwa i moje dzieci będą szczęśliwe, i jednocześnie zmywarka będzie rozpakowana, no to jest właśnie to, czego ja chcę, tak? No i teraz do tego wszystkiego potrzebujemy energii. A tym bardziej potrzebujemy energii, jeśli budujemy w swoim życiu coś trochę nowego. Dla mnie energia w życiu jest bardzo takim ważnym tematem i takim tematem, na którym cały czas pracuję, bo pracujemy nad tymi rzeczami cały czas, sytuacja się zmienia, potrzebujemy mieć więcej energii, mniej energii, potrzebujemy zbudować coś nowego w swoim życiu. I jak to zrobić? No dobrze, to przejdźmy do tego, jak to zrobić, tak? Ja pisałam, że energia jakoś bardzo mocno wiąże mi się tutaj z granicami. No bo to jest tak, jeśli ja wiem bardziej, kim jestem, wiem bardziej, czego potrzebuję, żeby dobrze funkcjonować optymalnie po prostu, tak? Tak jak drzewo. To nie powiesz, że drzewo jest samolubne, jak sięga po powietrze i wodę. Ono po prostu potrzebuje powietrza i wody, a człowiek potrzebuje samorealizacji i nie jest samolubny, jeśli się samorealizuje. Nawet jeśli czasem zacienia jakąś przestrzeń pod sobą, to pozwala paprociom rosnąć, prawda? To nie jest samolubne, jeśli zabiera światło innym roślinom, tylko po prostu jakby to kształtuje jakoś środowisko. I wasz samorozwój będzie kształtował i wpływał na innych, będzie coś umożliwiał jednym i być może będzie coś uniemożliwiał innym, ale będzie też inspiracją. No i teraz tak, mamy tą energię. No i teraz mamy też niestety strasznie dużo różnych sposobów na pozbywanie się jej w taki niekontrolowany sposób. Tematem tego miesiąca jest zarządzanie własną energią, tak, żeby ona naprawdę służyła wam i waszym rodzinom i wszystkim związanym z wami osobami. Ale żeby tak było, to potrzebujemy mieć jakąś taką granicę. I kurczę, granica to kojarzy mi się z murem i ja nie chciałabym tak myśleć o tych swoich granicach. Ale granica to jest coś takiego, że dokładnie, tak jak Dolores napisała, że energia nam ucieka przez dziurawe granice. I te granice to nie są tylko granice, nie wiem, że ja nie wpuszczam różnych rzeczy, ale trochę tak, bo świat w tym momencie naprawdę nam daje mnóstwo kolorowych, ciekawych rzeczy. One takie są pociągające i na tym Facebooku tyle się dzieje. Oczywiście przesadzam, że tylko na Facebooku, wszędzie, tak? I coś może piszą w gazetach i coś tam mówią w radiu i to wszystko wciąga naszą uwagę. I tutaj w mieszkaniu jest przecież tyle rzeczy do zrobienia, zawsze można więcej, tu kolejne pranie wstawić. Tak? Ale to wynika z tego, że gdzieś tam nie mówimy tym rzeczom stop, nie mówimy okej, dobrze, ja w tym momencie moim priorytetem jest, nie wiem, prowadzenie live'a, a nie bieganie i sprzątanie mieszkania. Prawda? Czyli ja jakby oddzielam granicą. Coś się zacięło. Ale czy się odcięło? Czy mnie słychać? Dajcie mi znać. Ja mówię dalej, a wy mi dajcie znać, czy mnie słychać, okej? Ja jakoś granicą oddzielam to, co jest dla mnie ważne, od tego, co jest dla mnie w tym momencie nieważne. To może być dla mnie ważne później. Jak ja sobie myślę o moich granicach, bardziej bym chciała myśleć o jakimś żywopłocie, chociaż nie chciałabym, żeby przez moje granice jakieś myszy mi właziły na przykład, prawda? Myszy mogłyby być dla mnie takim symbolem jakichś właśnie niepotrzebnych rzeczy, których nie kontroluję. Wolałabym, żeby przez moje granice przenikały jakieś dobre rzeczy, motyle na przykład, prezenty. Ja teraz mówię metaforą, prawda? Ale takie myślenie metaforą, myślenie obrazem o swoich granicach, to jest myślę fajne ćwiczenie, które możecie sobie zrobić. Bo to jakoś pokazuje wam, jak ta granica wasza powinna działać. Ona musi być przepuszczalna. Nikt nie może się obstawić murem, tak? I mówić tylko to, co ja robię i jest ważne i dobre. To musi być jakieś elastyczne, prawda? Komunikujące się z resztą osób na waszej. W waszej rodzinie, w waszym świecie. Dolores napisała, że parawan na plaży. No, okej, takie coś. Jak ja sobie pomyślałam o granicy, jaka byłaby idealna granica? No, patrzcie, komórki mają idealną granicę, prawda? To jest bardzo złożony mechanizm, one coś przepuszczają, czegoś błona komórkowa nie przepuszcza, albo nasza skóra, która komunikuje się ze światem w jakiś sposób, tak coś przepuszcza, czegoś nie przepuszcza, coś wypuszcza, coś wpuszcza. Ok? Pomyślcie sobie o tym, jakich potrzebujecie granic w swoim życiu, które będą wam służyć, które będą wam pomagać realizować wasze priorytety, to, co jest dla was ważne w waszym życiu.
Będą na tyle przejrzyste, że pozwolą Wam komunikować się ze światem zewnętrznym, przyjmować to, co dobre, tak? Bo to można sobie tak nastawić umysł, nastawić się na to, że będę otwarta na wszystko, co dobre. Zresztą, jak się stawia cele na sobie życiowe, to bardzo ważne jest, albo jakiekolwiek, że oczekuję tego rezultatu albo czegoś dużo lepszego. Chcę tego lub czegoś jeszcze lepszego, prawda? Bo być może świat nam przygotował i czeka na nas coś lepszego, a my czasem jesteśmy niezadowolone z tego, że nie dostaniemy dokładnie tego, co sobie zaplanowałyśmy, tylko coś innego. Prawda? To lub coś lepszego. Ok? To jest takie magiczne sformułowanie. No i dobrze, no i co z tymi granicami? No, jakby przyglądajcie się, są pewnie takie obszary w waszym życiu, gdzie granice działają bardzo dobrze. Nie wiem, u mnie tak jest w związku z moim mężem. Ja wiem, że ja mogę mu dużo powiedzieć, że coś mi się podoba, coś mi się nie podoba w naszej relacji. I on mi może powiedzieć, coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, i my możemy oboje zadecydować, co z tym zrobimy. To, że ja mu mówię, że mi się nie podoba, że on dzisiaj idzie na piłkę i wolałabym, żeby został w domu, to nie znaczy, że on nie pójdzie na piłkę. I ja nauczyłam się już to odpuszczać, że okej, no jest taką osobą, kocham go jako osobę, razem z tą jego piłką. Więc jakby uwzględniam i daję też możliwość tej odmowy, prawda? Ale ta jasność komunikacji tutaj, tych granic, po prostu jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. No i teraz tak, jeśli nie wiesz, gdzie są twoje, czego chcesz w jakimś obszarze, ja teraz mam taki obszar związany z pozytywną dyscypliną, w którym bardzo mocno układam sobie, czego ja w ogóle chcę i czego ja w ogóle oczekuję, jak chcę zbudować relacje i jak granice mam postawić. Gdzie one mają przebiegać i jak one mają wyglądać. Bo wiecie, to też muszą być takie granice. Granica też jest o tym, w jaki sposób my wchodzimy w relacje z innymi osobami. Granica to jest brama, to może być most, tak? Tam muszą być bramy i mosty. I ona musi być taka, ta przerwa między nami a resztą świata, żeby inni ludzie, ci, których my chcemy, oni chcieli z nami wchodzić w relacje. Czyli ona nie może być jakimś najeżona ostrokołem. Boże, albo płynęłam w metaforę. Napiszcie mi, czy to Wam służy, ta metafora granic i czy to, co mówię, w ogóle Wam służy, bo jak odpłynęłam za daleko w jakieś swoje wyobrażenia. Wiecie, ja też mam takie, ostatnio taka dygresja, mam takie przemyślenia, że no kurczę, zawsze tak zresztą mówiłam. Każdy z nas może odlecieć w kosmos, ja też, tak? Nie jestem jakaś nadzwyczajna, jestem zwykłą osobą, która, no nie wiem, byłam w weekend w górach z dziećmi, mam zwykłego męża, zwykły świat i po prostu robię to, co do mnie należy. Jakbym odjechała za bardzo, to mi powiedzcie, tak? Bo ja też właśnie chcę słyszeć te informacje zwrotne, dlatego tak często o nie pytam. Okej. No i teraz pytanie jest wasze, dla was. W jakim obszarze czujecie, że ta relacja świetnie się układa, albo że świetnie wam wychodzi coś w waszym życiu? Zastanówcie się, jak tam stawiacie granice. Jak się komunikujecie z innymi osobami w tym obszarze? I możecie sobie nawet spisać w swoim dzienniku, tak? I zobaczyć, jakby zaobserwować to i nauczyć się na tym dobrym własnym przykładzie tego, żeby w ten sposób podobnie stawiać granice z innymi osobami. Dla mnie model relacji z moim mężem jest takim bardzo dobrym modelem. Mam też teraz wiele innych takich relacji, które tworzę w podobny sposób, bo zawsze, kiedy zastanawiam się, czy coś jest ok, czy jest nie ok, to po pierwsze, to przykładam ten model, ten wzór tej relacji i tego sposobu komunikacji, że z innymi być może też tak mogłem spróbować, ale na przykład, że tak się czuję w tej relacji, jak ja się czuję, jaki rezultat uzyskuję. Czy to, i wtedy sprawdzam, czy to w innych obszarach też dla mnie działa. Więc to jest ćwiczenie, które możecie sobie zrobić po dzisiejszym spotkaniu. Natomiast co w ogóle dzisiaj będzie w tym miesiącu się działo? No to kurczę, tak wychodzi na to, że tak naprawdę bardzo dużo umiejętności. No bo po pierwsze, umiejętność zarządzania swoimi priorytetami. To nie będzie jeszcze taka stricte umiejętność zarządzania czasem. Patrzę tutaj, co piszecie, że Gabrysia, że nie wiem dlaczego, ale granica w omawianym kontekście kojarzy mi się jakoś negatywnie. No to jest bardzo ciekawe. Zastanów się nad tym, jakby co jest negatywnego w tym, żeby chronić siebie. Bo temu służy granica, w chronieniu ciebie i twoich celów.
Czyli tak, umiejętności. Po pierwsze, będziemy uczyć się stawiać priorytety, ustanawiać priorytety i zauważyłam, że czasem je ustanawiamy za bardzo ogólnie, na przykład, że priorytetem jest nasza rodzina. No ale co to znaczy na najbliższe 3 miesiące? Okej, priorytetem jest Twoja rodzina, no ale w ciągu najbliższych 3 miesięcy co to jest? Będziemy o tym więcej mówić na webinarze w czwartek i będziemy wtedy też konkretnie ustanawiać swoje priorytety na najbliższy kwartał. Drugą umiejętnością, aha, i priorytety to też nie są cele jeszcze. Dlatego, że stawianie sobie celów jakby w życiu mamy i takie straszne się do nich przywiązywanie, no to jest bardzo, no szczerze się kończy często źle, dlatego że priorytet to jest coś, co możemy jakby przy każdej okazji realizować, tak? Ale nie warto przywiązywać się do swoich celów tak na mur beton, tak? Okej, mamy cele, mamy kierunek, w którym idziemy, no ale tak jak z żeglowaniem, z tym trzymamy ten ster i raz zawieje z tej, raz zawieje z tamtej. Musimy się elastycznie do tego dopasowywać. Priorytety. Drugi temat. Dziury w granicach. Dziury w granicach. To jest w ogóle temat taki, bo nam się wydaje, że dziury w granicach to są tylko te duże czasem, ale są też dziury w granicach, które są bardzo małe i będziemy mówić sobie o tych małych dziurach w granicach w tym miesiącu. To jest na przykład bałagan, na który pozwalamy, którego nie chcemy, bo czasem jest tak, że rzeczywiście odpuszczamy wszystko, mówimy sobie, że okej, luz. Ale na przykład mój mąż ma tendencję rozstawiania jakichś kartonów, niewyrzucania kartonów i zdarza się, że ja to toleruję. Toleruje tydzień, drugi, trzeci, a to wszystko sprawia, że energia opada. W materiałach dzisiejszych, które dzisiaj Wam prześlę, znajdziecie ćwiczenie na energię, jak podnieść swoją energię w związku z wnętrzem, w którym jesteście, jak zauważyć to obniżanie energii. Nie chcemy obniżać energii. Będziemy sobie stworzyć listy zadań, ale też takie listy upierdliwostek. Też szczegółowy opis takiej listy znajdziecie w materiałach dzisiejszych. No i to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam, dlatego że jeśli mamy jakieś niedokończone sprawy, to wszystkie niedokończone sprawy są dziurami energetycznymi. I jako mamy całe masy niedokończonych spraw. Jeśli spiszemy sobie wszystkie swoje niedokończone sprawy na jednej liście, to będzie mniej nam zabierało energii, bo jeśli mamy niedokończone sprawy, to nasz mózg cały czas stara się o tym pamiętać. A jak stara się o tym pamiętać, to co się dzieje? Rozpraszamy się, tak? Będę też mówiła o innych różnych rozpraszaczach. A jakie są dla Was sposoby na generalnie pozbywanie się energii? Co Wy robicie? Co Wam odbiera energię? No i teraz sobie myślę jeszcze, jakby różne kłótnie odbierają nam energię, prawda? Szarpanie się z rzeczywistością, brak akceptacji temu, jak świat działa, odbiera energię. Stres, tak. No i teraz pytanie, skąd ten stres się dzieje, zbierze? No i ostatnia rzecz, która też jest bardzo ważna w kontekście zarządzania własną energią, no bo jedna, my sobie tutaj możemy wizualizować, tam stawiać cele, priorytety i tak dalej, ale jeśli my tego nie zakomunikujemy w jakiś asertywny, prosty, łatwy sposób, taki, który będzie dobry dla nas i dobry dla innych, to nic się nie zadzieje. A nic dobrego się z tym nie zadzieje. No i ja zastanawiałam się, czy Wam to pokazać z materiałów super, z tego wyższego poziomu, czy nie, ale czuję, że to jest tak świetny fragment z tych materiałów super, że będę chciała Wam pokazać na webinarze dzisiaj w czwartek, jak konkretnie możecie odmawiać. 9 sposobów na odmawianie, punkt po punkcie, tak? Na przykład jednym z takich sposobów, nie mam ich teraz przed oczami, ale o tyle, o ile pamiętam, to jest na przykład powiedzenie, no tak, w tym miesiącu no nie mam więcej przestrzeni na więcej zobowiązań, mój coach zabronił mi wziąć więcej zobowiązań na siebie, więc to jest absolutnie argument, którego możecie użyć, tak? Jeśli czujecie, że macie już nadmiar na głowie, to możecie powiedzieć, mój coach zabronił mi brać więcej zobowiązań na siebie, ponieważ ja w tym miesiącu uczę się dbać o własną energię lepiej. No i słuchajcie, odmawianie jest, kurczę, takie trudne, szczególnie w takich kwestiach, których naprawdę nam zależy. Na przykład ja cały poprzedni tydzień
Cały poprzedni tydzień zastanawiałam się, jak mam odpisać na taką propozycję. Wiecie, dostaję możliwość ze studiem wideo nagrania szkolenia i zaproszenia Was tam po jakiejś niższej cenie, zrobienia szkolenia z, na przykład z pozytywnej dyscypliny, byśmy to nagrali, zrobili z tego materiał online. Ale jest tyle fajnych projektów, które ja teraz mam na oku. No i pytanie, czy ten kolejny projekt to jest coś, do czego ja się mogę zobowiązać? To jest dla mnie bardzo trudne. Powiedzenie nie czemuś, co jest takie fajne i chciałoby się w sumie to zrobić. Dlaczego nie? I to jest dobra propozycja, ale z jakiegoś powodu, może niedobra w tym momencie. Tak? Pewnie macie takie rzeczy, macie takie sytuacje, że coś jest dobre, 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 ale no, nie czuję, żeby mama miała przestrzeń teraz. Okej. Co sobie zabieracie z dzisiejszego spotkania? Dzisiaj do końca dnia, czyli do godziny pewnie, myślę, że 15, dostaniecie ode mnie materiały basicowe na kwiecień. Zajrzyjcie sobie do nich i ja jestem ciekawa, w ogóle jak z nimi pracujecie? Drukujecie sobie te materiały? Czy co robicie? Beata drukuje. Wiesz co, Beata, teraz tak sobie widzę, to co napisałaś, sobie przypomniałam. Boże, brak podjętej decyzji jest takim zżeraczem energii. Nieważne, czy podejmujesz decyzję taką czy inną, tak? Ale dopóki stoisz tak jakby na rozstaju dróg, no jedna noga na lądzie, druga noga na łódce i nie masz tej decyzji i boisz się jej podjąć i boisz się puścić brzegu i boisz się zacząć coś nowego, to jest masakra, to jest taki zjadacz energii i dlatego tak ważne jest, żeby upewnić się, czego my chcemy w swoim życiu i no i właśnie, pamiętacie ten bonus, który ja Wam i dawałam do rocznego pakietu Uwolnij Mocy i mogłyście go wykupić dodatkowo, bonus ustanów kierunek swojego życia. W tamtym bonusie właśnie podejmowałyście decyzję. I to jest w ogóle moc, bo jak już w końcu wiesz, co masz robić w swoim życiu, jak w końcu już zdecydujesz, co chcesz w swoim życiu tak naprawdę, czego pragniesz w swoim życiu, to po prostu nie tracisz tej całej energii na zastanowić się, o Boże, a czy to będzie dobra rzecz, czy to będzie niedobra rzecz. No i też z drugiej strony spokojnie, może trzeba sobie czasem dać chwilę czasu, żeby podjąć tą właściwą dla siebie decyzję, żeby się poprzymierzać w głowie, a czego ja chcę w zasadzie, co ja chcę mieć za 5 lat w tym obszarze, a jaka jest inna opcja i tak dalej, więc róbcie to. Kasia pisze Stachurska, że to prawda, bonus jest super. No właśnie. No właśnie. Decyzja, decyzja, decyzja. Decyzja daje jasność i klarowność. I zawsze możesz ją zmienić. Możesz ją zmienić, tak? Może się okazać, że po jakimś czasie już nie chcesz tego kierunku. Słuchajcie, no widzę, że tutaj piszecie, że drukujecie, że zapisujecie notatkę w kalendarzu. Super. A Dolores pisze, że różnie. A Beata pisze, że, nie, że bez drukowania nie umiem się zabrać za to. A no, ja też bym sobie drukowała. Też zawsze sobie takie kursy drukuję, w których biorę udział. I w segregatorze trzymam i wtedy piszę. Tak robię. Kochane, co Wam dzisiaj jest potrzebne, żeby dobrze przeżyć ten tydzień? Ja potrzebuję klarowność i odwagi. Tak sobie teraz myślę. Tak, klarowność i odwaga to jest to, co potrzebuję na ten tydzień, więc życzę sobie tego. Co zabieracie sobie z dzisiejszego spotkania? Ja jeszcze zerknę tutaj na czat i zobaczę, jakie pytania mamy. Karolina pisze, kto otrzymuje te materiały? Wszyscy czy tylko z webinaru? Karolina, wszyscy, którzy zapisują się na bezpłatną wersję wyzwania Uwolnij Moc, czyli tego linka, który mówiłam tam na górze w poście przyczepionym, to dostają materiały, po pierwsze wprowadzające do wyzwania, a po drugie materiały na dany miesiąc. Jeszcze tam dzisiaj można pobrać sobie materiały marcowe, więc to jest skorzystaj z tego, póki tego nie usunęłam, bo jak zaraz wypuszczę Wam maila z materiałami kwietniowymi, to ja tam podmienię i wrzucę materiały kwietniowe. Już nie będzie materiałów marcowych i kalendarza marcowego. Tam dostępnego będzie można sobie dokupić jako powtórkę. Ok. Z czym wychodzicie, kochane? I czego potrzebujecie w tym tygodniu, żeby funkcjonować na optimum swoich możliwości, żeby Wam dobrze ten tydzień minął?
Trzymajcie, trzymam kciuki za wasze wyzwania, trzymam kciuki za wasze decyzje, za wasze, za mnóstwo frajdy w życiu. I trzymajcie kciuki za mnie, bo mam pewne działania przed sobą, trudne. Pozdrawiam, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, kochane. Potem odpowiem jeszcze na wszystkie komentarze. Pa, cudownego tygodnia.